Współczesny świat to beczka prochła wokół ogniska, które już zapłonęły w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Ale są i kolejne, gdzie do gorącego konfliktu jest blisko albo bardzo blisko. Afrykański Sahel, konfliktowe granice w Azji Środkowej i oczywiście Tajwan, którego przyłączenie do Chińskiej Republiki Ludowej jest ambicją przewodniczącego Xi Jinpinga. W tle wielu z tych spraw są Chiny. Druga potęga świata i ambicje Chin wobec Waszyngtonu. I pytanie: Chiny to nadzieja czy zagrożenie dla światowego pokoju? O tym wszystkim rozmawiam z Rafałem Tomańskim, publicystą, youtuberem, autorem kanału i książki Środek od środka. Życz w tym Bogusław Robota. Zapraszam. Panie Rafale, jaką rolę w światowej polityce pełnią Chiny? Coraz większą. Nie da się odwrócić tego trendu, a ten, kto by chciał to odwrócić, kopałby się z koniem albo wymagał rzeczy niemożliwych. To, mówiąc o Chinach, mamy cały czas na myśli drugą gospodarkę świata, a cała reszta jest dużo, dużo niżej i nie ma możliwości nadgonienia. Chiny twierdzą, że nawet jeżeli one by się rozwijały w tempie do 2% rocznie PKB. No właśnie, do kiedy przeskoczą Stany Zjednoczone? Nie wiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jedni mówią, że już dawno przeskoczyły, jedni mówią, że już za chwilę, a według jeszcze innych szacunków za jeszcze dłużej, ale to naprawdę nie ma dużego znaczenia, bo to jest kurs. Kolizyjny, zbieżny, ale czasem też równoległy. Cała reszta jest dużo dalej. Czyż prawdą jest, że osią polityki światowej takich partnerów Chin jak Iran czy Rosja jest właśnie Pekin? Że on jest w, tym, w tej układance najważniejszy. Jest, jest, bo te, te, tak jak trochę kiedyś była jedna z marek odzieżowych, która miała hasło Great Minds Think Alike, czyli wielkie umysły myślą w podobny sposób. Nie chodzi mi o reklamę tego, chodzi mi o e, pomysł, że te wszystkie kraje kierują się podobnymi wartościami i w podobny sposób protestują przeciwko temu, co dla nas jest normalnym światem, a dla nich kolonialnym. Czy dominują w BRICS-ie? Czy BRICS to jest w ogóle pomysł Pekinu? BRICS powstał... BRICS się już odrobinę rozjeżdża. E, teraz myślę, że więcej ciężaru pójdzie na szanghajską organizację współpracy. Ponieważ RPA w poprzednim roku pokazała, że w skrócie nie ma jaj, nie zgadzając się na to, żeby Putin przyjechał na szczyt osobiście. A to, co zrobiła Mongolia kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni temu, zezwalając na wizytę rosyjskiego prezydenta i za sobie mając protesty środowiska międzynarodowego, że o to powinni go aresztować zgodnie z prawem i statutem rzymskim. RPA pokazało, że jest takim trochę słabym ogniwem BRICS-u, czyli tym S. South Africa, Afryka Południowa, raczej interesy tej grupy zaczynają się rozjeżdżać cały czas. Tam są też Indie, na które do końca Chiny nie mogą liczyć, no bo to jest pojedynek, to jest rywalizacja. Więc ja bym na BRICS, także plany wspólnej waluty, która, mia, która miała być, która miała szybko zastępować dolara, hmm, raczej nie stawiał. Ja bym na to nie stawiał. Szanghajska Organizacja Współpracy dla nas może być to śmieszny twór, do którego chce dołączyć, do którego już dołączyła Białoruś, ale dla nich dla państw przymierzonych tam, stowarzyszonych, jest to jak najbardziej realna przeciwwaga dla Zachodu. Interesuje mnie relacja pomiędzy Pekinem a Teheranem, mm -hmm. między Chinami i sojusznikiem w środkowej Azji, czyli Iranem. Czy te relacje są na tyle mocno, że Chiny są w stanie wpłynąć na... Mm, zakończenia, a może spowolnienie tempa rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie. Oczywiście poprzez ajatollachów, którzy wymusiliby na Hezbollahu e, no, bardziej pokojowe podejście do relacji z Izraelem. Chiny nie są w stanie na to wpłynąć. Oczywiście mogłyby, jeżeli by państwa regionu były zaangażowane między sobą, i pokazały to już Chiny jako mediator, który był w stanie połączyć stronę e, palestyńskich organizacji. Wewnątrz siebie, między sobą. Ale ponieważ na Bliskim Wschodzie jest podstawowy interes amerykański, a bronienie Izraela jest zarówno w interesie Republikanów, jak i Demokratów, i tak naprawdę już nawet nie ma co rozważać Ameryki pod kątem tych dwóch partii, bo oni sami mówią o Uniparty, mechanizmie jednopartyjnym i o takich interesach bardziej lobbystycznych. lobbystycznych. Obrót, nie tylko, nawet, także w kontekście produkcji zbrojeniowej, jak widzimy podczas wojny na Ukrainie. Ten nasz sposób widzenia świata już odrobinę coraz mniej przystaje do realiów, które są w Stanach Zjednoczonych. I w sytuacji, kiedy to Stany Zjednoczone są cały czas żywo zainteresowane tworzeniem Izra z Izraela takiego lotniskowca, tylko oczywiście nie jako wyspy, nie jako Tajwan, na przykład, czy Japonia, czy Wielka Brytania, jak wcześniej określano te kraje, stowarzyszone z Zachodem, ale taki lotniskowiec wkomponowany. Lądowy. Lądowy lotniskowiec, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. No to same Chiny nic nie zrobią. Ale to ciekawe, bo Amerykanie mieliby na tyle mocny wpływ, żeby no, przykrócić aktywność swoich sojuszników. A tutaj Pekin okazuje się nie jest w stanie powstrzymać Hezbollah rękami Atalachu. Nie o to chodzi, że nie jest w stanie. Prawdopodobnie byłby w stanie. Tylko pytanie, po co? Skoro, nie ma w tym interesu. Nie ma w tym interesu, skoro powstrzymanie jednej strony konfliktu oznaczałoby oddanie pola drugiej, amerykańskiej, głównie amerykańskiej, nawet nie ma co mówić o zachodniej, ogólnie amerykańskiej, a tego region nie chce. Saudowie są coraz silniejsi, nie życzą sobie, to widać było to kilka razy manifestowana wrogość wobec Bidena, który odwiedzał Arabię Saudyjską. Tam nie ma chemii i nie będzie jej. Zdanie Chin jest bardzo ważne. Chiny potrafią dużo dać i dają coraz więcej dyplomatycznie, ale same nie decydują o regionie. Ale to ciekawe, bo Mówi się zazwyczaj o tym, że Chiny są zainteresowane globalnym pokojem, bo to jest otwarcie przestrzeni do ekspansji ekonomicznej Chin w świecie. Natomiast w tym wypadku dogrozi bardzo poważna wojna. Ona się skończy masakrą, tak naprawdę, południowego Libanu. To w znacznym stopniu naruszy ten globalny pokój, przynajmniej w tym regionie, czyli to jest tak naprawdę przeciwko interesom Chin. Ja mam duży problem z mówieniem o sytuacji w tym regionie. To nie o to chodzi, że to nie było nigdy oś, to nie była nigdy oś mojego zainteresowania, ale jeżeli widzę bombardowane dzieci w jednym miejscu na świecie, określane jako okej, okay, dobrze, no oni mogą. A w drugim miejscu te same obrazki, tylko troszkę może inne twarze, chociaż też nie do końca, bo brudne dziecko wygląda podobnie. W... To tam już nie mogą. To tam już nie mogą. Ja mam z tym problem i uważam, że jest to. Naginanie rzeczywistości do potrzeb koncernów. Ale czy ta teza o tym, że interesem Chin jest jednak pokój światowy, czyli stworzenie przestrzeni do ekspansji ekonomicznej, czy to jest teza prawdziwa? Czy tak, to jest teza prawdziwa, jak najbardziej. I jest to postulowane przez Pekin po to, żeby również nikt nie wtrącał się w sprawy chińskie, bo jeżeli oni mówią, że nie będą się, nie będą ingerować na świecie, no to też świat nie może ingerować na ich terenie. Mają swoje interesy, których świat nie popiera. Jest to Dość wygodnie. Rosja to jest ich teren, czy nie? Jak, jak, jak pan widzi to, tą relację pomiędzy Pekinem i Moskwą? Czy to są sojusznicy, czy to są przyjaciele, czy to jest e, ekonomiczne wsparcie Chin? Mówię o zasobach Rosji, czy też coś innego? To jest pragmatyzm przede wszystkim. Jeżeli się patrzy na mapę, widać czytelnie nad Chinami ten wielki parasol ogromnego terenu Rosji rozpościera się. Czy znaczy, teren rozpuściera się jak parasol niemalże. No właśnie, tylko wielki bufor. Te tereny północnej Rosji, północno-wschodniej Rosji, to historycznie są tereny bardziej związane z, Chin, z Chinami niż, hmm. niż z Moskwą. W związku z tym, czy istnieje ryzyko, prawdopodobieństwo, że Chiny zainteresują się odzyskaniem tych terenów, Nie. do czego namawiał ostatnio notabene prezydent Tajwanu, mówiąc, zwróćcie się w stronę tych terenów, to to jest obszar waszego rozwoju. Ja bym się z zdaniem administracji Tajwanu nie liczył specjalnie, ponieważ jest to gracz, którego istnienie jest również sponsorowane przez zewnętrzne mechanizmy amerykańskie. I tak naprawdę przez lata, ja nawet w budynku tej redakcji nie byłem przez kilka lat. W międzyczasie świat się zmienił. Była pandemia, teraz jest wojna, jest licznik na stronie Rzeczpospolitej, nie tylko tutaj, prawie tysiąc dni już to dobija. Przez lata nie można robić tego samego i oczekiwać innych efektów. No, Einstein kiedyś twierdził, że to jest oznaka szaleństwa. Właśnie po tym się poznaje kogoś, kto nie wyciąga wniosków, bo robi to samo i spodziewa się innych e, rezultatów. Jeżeli ludzkość przez, e, i to naprawdę globalnie, nie w, na obszarze jednej, e, jednego regionu zalanego powodzią potrzeba więcej inwestycji. Nie, globalnie. Pandemia doświadczyła wszystkich i zabrała bardzo wiele. Nie tylko życia, ale i pieniędzy. Jeżeli wojna trwa w jednym regionie rozpościerając się jeszcze więcej więcej, e, przez tysiąc dni, no średnio licząc, niemal trzy lata, I, i dalej mamy oto jakiś mniejszy twór, który przez y, początek tej wojny na Ukrainie mówił, będziemy zaraz Tajwan, będziemy zaraz z Ukrainą, Azji Południowo-Wschodniej. I teraz jeszcze propagowałby ideę, y, ja tak tutaj sobie graficznie rysuję, niby ten układ y, na mapie. Propagowałby ideę parcia Chińczyków na północ, w stronę terenów e, rosyjskich, dla mnie to jest nielogiczne. Ale czy to jest historycznie niemożliwe? W Chinach ja sam miałem okazję rozmawiać z, z profesorami uniwersytetów chińskich, którzy nie dystansowali się do, 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 do myślenia w ogóle o, o tym, żeby te tereny kiedyś. Dla Chin odzyskać. Nie ma znaczenia teraz. Historycznie m, można wszystko rozebrać na czynniki pierwsze, ale to fizycznie teraz trzeba by posłać armię, żołnierzy w trudny teren, wyposażonych. To, to jest taka sztuka na raz. Ofensywę można przeprowadzić, no ale co dalej? Ale że nikt nie mówi o tym, że to się wydarzy jutro. Ja myślę bardziej o jakiejś strategii rozwoju polityki chińskiej na stulecia do przodu. Owszem, oni na pewno mają, ale bardziej pozostawiliby te kwestie, tak jak i przyłączenie Tajwanu, kolejnym pokoleniom. No właśnie, jak z tym Tajwanem? Czy spodziewa się pan tego, że tam wybuchnie gorąca wojna, że dojdzie do inwazji z Chin kontynentalnych na Tajwan? Nie. Dlaczego nie? Bo mówienie o wojnie jest w interesie, a nie prowadzenie jej. I to nie Chiny mówią o wojnie, bo komunikaty chińskie za każdym razem powtarzają, że tam są Chińczycy, my jesteśmy Chińczykami. To jest trochę... Ale też są komunik taki, to komunikaty takie, nie można wykluczyć militarnego rozwiązania problemu. Oczywiście, ale z, ma pan rację, w komunikatach jest to zawarte, tylko że trzeba też pamiętać, że mowa o armii chińskiej, tej, tych dużych Chin, ludowych i komunikaty mają też. Mieć za zadanie podtrzymywanie ciągłego ruchu wzrostowego w armii jako samej, bo jeżeli zatrzymać by ją na tym samym poziomie, to za kilka lat, a już kilka lat mówimy o Tajwanie, i to nawet ja u Was, albo ja z Panem, albo Pan z różnymi innymi gośćmi, to na przestrzeni tych lat mówilibyśmy już o, o jakimś procesie graniczącym ze stagnacją. Jeżeli szef państwa, dużych Chin, powie: nie wykluczamy zbrojnego zajęcia, no to dla armii jest to też impuls, żeby się zbroić, rozwijać i zwiększać możliwości. Ale ponad tym wszystkim jest odpowiedzialność, której u nas nie ma. Chińczycy operują w systemie, który oczywiście nie jest niezrozumiały dla nas, ale również drastycznie inny. Tam aparat państwa siedzi jakby na ramieniu wszystkich obywateli. Jest takim niewidzialnym aniołkiem, powiedzmy, albo jakimś takim strażnikiem, który. Obecny nie jest fizycznie, ale widzi. Przepraszam za dotknięcie mikrofonu. I obywatel czuje odpowiedzialność. Ale jak się ma to do Tajwanu, do potencjalnej inwazji? No bo i tu, i tu są Chińczycy, po obu stronach cieśniny. I naród rozumiem, inwazja sam... byłaby tak destruktywna dla Tajwanu, brata. że ten... Atak, no ale te wojny domowe się między braćmi się zdarzały w historii, to nic nowego. Również Chiny, jak pan pamięta, właśnie cała historia Chin, to jest to są pe, pe, gorące konfrontacje pomiędzy. oczywiście, że tak, ale. państwami, które tworzyły ten wielki organizm. Natomiast dzisiaj, ja z mojej dyslexii. perspektywy, z mojej perspektywy po prostu atak na Tajwan spowodowałby takie zniszczenia, że jego aneksja byłaby bez sensu. Także w sensie materialnym. No, oczywiście, że tak. I. Nie trzeba robić inwazji w sytuacji wyspy, która nie dość, że ma sama w sobie geograficznie bardzo trudny teren, bo Tajwan jest niezwykle górzysty, jest wbrew pozorom bardzo niewiele miejsc do lądowania desantowego i wystarczy go po prostu takim kordonem sanitarnym powiedzmy, militarnym odgrodzić od transportu i już nie trzeba go atakować. No, on się udusi, w, w skrócie. No, nie, że udusi się, z, chociaż jak widać, w Palestynę można dusić bezkarnie i bez konsekwencji. Nie dopuszczając pomocy humanitarnej i żywności. I tam można, ale oczywiście taka blokada. Znaczy, mówimy nie konkretnie o Palestynie, ale o strefie gazy. Strefie gazy, tak. Mówiłem, że Bliski Wschód nie jest osią mojego zainteresowania głównego. Ale tak, chodzi mi oczywiście o to, co pan doprecyzował. W przypadku Tajwanu Chińczycy duzi nie musieliby uciekać się do przemocy, bo wystarczy naprawdę odciąć szlaki komunikacyjne i Tajwan nie będzie miał bardzo szybko prądu, jedzenia, bieżących zapasów. Czy znaczy nie ma znaczenia znaczy. też takie myślenie ze strony Pekinu, że inwazja Tajwanu, skuteczna inwazja Tajwanu, zniszczenia, które za tym by poszły, odizolują tak naprawdę. Chiny od zachodu, bo nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji, żeby nie było sankcji przeciwko Pekinowi, na co, no myślę, że choćby ze względu na to, że znaczna część na przykład produkcji amerykańskiej jest realizowana w Chinach, a z kolei miliony Chińczyków studiują na świecie. Co więcej, ekspansja Chin na zachód, gospodarcza, eksport jest gigantyczny, Myślę, że to by się skończyło. Ale ostatnio była no, taka impreza wielka dyplomatyczna w Chinach, która nazywa się FOCAC, Forum on Chinese African Cooperation, Forum chińsko-afrykańskiej współpracy. I jednym komunikatem Xi Jinping podniósł wszystkie kraje Afryki oczywiście poza Swatini, czyli dawnym Swazilandem, które jako jedyne w Afryce jeszcze utrzymuje kontakty z Tajwanem dyplomatyczne, podniósł wszystkie państwa afrykańskie o kilka poziomów hierarchii współpracy, tego zaangażowania wyżej. I tak jak Rosja jest tym najwyższym krajem zawsze, z którym Chiny mają, oni to mają taką gradację nie pamiętam tego słownictwa, ale bardzo wiele różnych przymiotników określających rodzaj współpracy, która jest łącznie nawet na każdą pogodę, all weather friendship, comprehensive i tak dalej. No to Rosja ma tylko jako jedyny kraj na świecie cały zestaw tych wszystkich określeń, ale Afryka ma już tylko o jeden mniej zbiorczo. Na dzisiaj Afryka nie jest jeszcze konkurencyjnym rynkiem zbytu dla Chin dla w porównaniu z Europą, Australią. Jeszcze? No tak, ale to jest kwestia ale nikt jej nie odbudowuje z zachodu. Ja dlatego tak to już nawet nie jest a ani jakoś tak pod włos to pytanie zadałem przed chwilą: po co Chinom zachód? Nasze rozumienie świata już dawno się skończyło, tylko teraz tak jedziemy na oparach. No nawet nie powinienem mówić o liczbie mnogiej, bo ja na tych oparach nie jadę już od dawna. Ale większość przeważająca mediów dookoła tutaj, które są i tak czerpiące informacje ze źródeł anglojęzycznych. A w anglojęzycznych z kolei prezentują punkt widzenia Zachodu, zatem nie tego, co się nazywa global south, globalnym południem. I z mediów y, takich angielskojęzycznych można się dowiedzieć, że chociażby mówienie o krajach globalnego południa jest już pejoratywne i umniejsza ich znaczenie, podczas gdy te same kraje na takim forum fokak afrykańsko-chińskim mówią sobie my, kraje globalnego południa, <zum> z dumą. I ten rynek jest rozwijany. Uczelnie zagraniczne Chinom już są coraz mniej potrzebne, żeby wysyłać tam swoich y, młodych ludzi. I ta równowaga jest inna już na świecie. No dobrze, ale do czego ta, ten proces będzie zmierzał? Ponieważ y, Chiny też mają swój y, katalog naturalnych barier rozwoju. To nie jest powiedziane y, nigdzie, nigdzie zapisane w, żad, w żadnym dekalogu, że Chiny będą się rozwijały w nieskończoność, prawda? W sensie demografia. progresu. No, demografia. Prawda? A jakie jeszcze pan widzi bariery rozwoju Chin? No przede wszystkim to samo, co teraz trzymaje w ryzach, czyli jednopartyjność. Tak samo może, to trochę tak jak z królami na przestrzeni wieków. Jak się dobrze trafiło, to były dekady dobrych rządów i w miarę spokojnych. Oczywiście wszyscy i tak zdzierali podatki z biednych ludzi, ale może nie gwałcili aż tak bardzo jak... Trafiło się na króla gorszego, szalonego, który dopuszczał się zwyrodnień, bezeceństw i bezsensownych tragedii. Każda wynów. dynastia w historii Chin miała swoje, swój najczęściej heroiczny początek, potem wzrost, a po, potem powolny układ i, roz, i rozkład. Oczywiście, ale statystycznie trwało około 300, 250, 300 lat. Średnio. Komunistyczna Partia Chin yy, założona w 21 roku, teraz ma 103 lata, a proklamowanie Republiki od 1949 roku dla nich setlecie dopiero będzie w 2049. Do dynastii, które znamy, Tang, Ming, Qing, jakichkolwiek innych, jest jeszcze trochę. One upadały, oczywiście to było, mm, nie pamiętam, czy to było ósme pokolenie, to trochę za mało chyba, czy 15, ale Kilka ładnych pokoleń władców musiało upaść. Akurat te duże dynastie miały szczęście do wieloletnich rządów. Cesarzy Qianlong, Kangxi to były rządy po 70 lat, czy po 60, po 60 lat. To byli naprawdę herosi na tych tronach. Zatem samych dwóch władców to już 120 lat. Ale z perspektywy historycznej komunistyczne Chiny są młode. I... Ale sam pan określa tą, tą dyktaturę jednopartii ja jako barierę jako... rozwoju. Ja tego nie określiłem jako dyktaturę. To jest jednopartyjność, to jest stwierdzenie faktu. Ograniczenie rozwoju dlatego, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to wszystko oparte na jednym, teoretycznie nie ma... Nie ma jakiegokolwiek ubezpieczenia, zabezpieczenia, takiego hedgingu jak na rynkach finansowych, że o to może dywersyfikacji politycznej, ale z drugiej strony jest to również siła, ponieważ to, co Chińczycy widzą w naszym świecie, to wieczne kłótnie, to kadencyjność, to brak decyzyjności, które jest oparta na cztero, pięcioletniej kadencji, no może czasem siedmioletniej, chociaż już jak siedmioletniej, to może... Może ten być. regres prywatnej własności, ponieważ jak wiemy, w czasach Dęga mm. ten, ten, ten e, obszar prywatnego biznesu bardzo się rozrósł. Czy go przykrócił, prawda? przykręcił ten kurek? Czy to spowoduje ograniczenie rozwoju gospodarczego Chin i wstrzymanie wzrostu PKB w takim tempie, w jakim by się to, to toczyło bez ograniczeń? Chiny dostaną teraz e, ogromny bonus. Uwolnienie rynków globalnego południa, tego wspominanego potencjału gospodarczego wszystkich krajów, które nie są zachodem. Nie są również wschodem, bo one są po prostu południem. Jak się patrzy na mapę, znowu, no to stąd globalne południe, bo to ani wschód, ani zachód. Ale w tym momencie ten wielki wschód, czyli Chiny, aktywizuje południe i południe. Czyli Mówiąc jest... krótko, może się przesunąć gospodarczo i politycznie na południe z pominięciem upadającego zdaniem. Chińczyków Zachodu, tak? Upadającego zdecydowanie, oni mają dobrego zdania o nas. W skrócie, tak już wrzucając nas do wspólnego worka, ale tak jak pan widzi zagrożenie w potencjalnym takim zmniejszającym się trendzie w znaczeniu prywatnej własności w Chinach, przykręcanym przez kierownictwo partii, to i tak. Jestem przekonany, że Chiny dostaną ogromny, duży impuls do zagospodarowania, i w tym momencie znowu będzie takie hulaj-dusza. I sky is the limit. Nawet z przykręconą prywatną własnością, potencjał do rozwoju będzie tak wielki, bo to globalne południe jest tak niezagospodarowane i tak niedoinwestowane. No, że będzie na czym budować fortunę. To spójrzmy jeszcze na Japonię, która zmienia swoją politykę. W zeszłym roku zmieniła nawet zapis w Konstytucji na temat mm, możliwości użycia siły zbrojnej. Jak w tej układance globalnej wygląda Japonia, jej mocy i wpływy, jej zasoby? Czy to jest coś, co może konfrontować, przynajmniej w jakim stopniu, siłę i wpływy Chin? To bardzo dziwnie zabrzmi, ale jestem japonistą i biorę za to całkowitą odpowiedzialność. Praktycznie nie ma Japonii. Kiedyś pojawiały się takie stwierdzenia ludzi, którzy zjęli zęby na pisaniu o tym i dekadami studenckimi. jest język. gospodarka japońska. Oczywiście, ale ona jest sfinansowana po wojnie, żeby się odbudować przez Stany Zjednoczone. Partia, która rządzi LDP, liberalna demokracja, nieliberalna i niedemokratyczna, ale rządząca z dwiema niewielkimi przerwami i to bardziej jak wypadki przy pracy niż jak celowe działanie od 1955 roku, nie ma pomysłu na siebie. Prezentuje liderów, którzy graniczą czasami ze śmiesznością, a w piątek, 27 września, będzie pierwsza runda wyborów nowego szefa partii, bo premier, który jest teraz, Fumio Kishida, odchodzi, więc już się rzeczy nie będzie premierem. Jego wizyta na i forum ONZ-u i na formacie kwot u Bidena ostatnio teraz to już jest końcówka. Japonia przez lata. W skrócie, jedzie na opinii i na wielkiej pomocy Stanów Zjednoczonych. Jeżeli pan pyta, czy będzie w stanie tworzyć przeciwwagę, dopóki Stany Zjednoczone uznają, że im to się opłaca, to tak. Ale to jest wciąż 150 milionów ludzi, gigantyczny zasób kapitałowy i bardzo mocna gospodarka, ale, konkurencyjna dla Chin. Ale ten kraj umiera i za chwilę też już sam się boi tego, że za chwilę będzie ich bardzo, bardzo malutko i bez planu na przyszłość. Dziesiątkowanie społeczeństw. Nie jest nowoczesnym wynalazkiem. Czyli kryzys demograficzny może osłabić zasoby Japonii. Dlatego, że nikt nie inwestował w ludzi. Inwestowano w pozycję polityczną. Inwestowano w, tutaj mamy do czynienia z takim lotniskowcem już nielądowym fizycznie archipelagiem niezatapialnym dla Amerykanów. Przykładem tego, o czym mówię, jest połączenie, próba połączenia tego, co mamy teraz na linii Seul. Tokio, Tokio-Seul. No, no właśnie, Korea, to jest obie Korea tak naprawdę, to jest dodatkowy element układanki tutaj. Jakie ma znaczenie z perspektywy stabilności regionu Korea Południowa i, pół, południowa i Północna? Czy jest tak rzeczywiście, że Południowa jest stabilizatorem, a Północna rozsadza tą politykę i może doprowadzić do przesilenia? Jak się ktoś nie interesuje sprawami pół, yy, Półwyspu Koreańskiego, to tak, ale jak się czyta o tym i śledzi na przestrzeni lat, to to, co się dzieje w Korei Południowej, to jest y, szaleństwo. A obecnie? Dlaczego? Dlatego, że polityków co chwila wtrąca się do więzienia. Nikt nie bierze odpowiedzialności za wielkie przekręty. Cała kultura pokazuje wzory, i to bardzo dobrze robiona kultura nie po łebkach, tylko taka, która ma się jeszcze zakorzenić w umysłach świata że oto tacy jesteśmy my, Koreańczycy pokazuje brak odpowiedzialności za podejmowanie bardzo złych decyzji z założenia czyli takie promowanie Na przykład. Masa filmów, jak na przykład Parasite, który dostał Oscara, to był 2020 rok, historyczny sukces kina nie tylko koreańskiego, ale azjatyckiego. Pierwszy obraz nieangielskojęzyczny, który wygrał nie tylko w kategorii nieangielskojęzycznej z Korei, ale i główny... Ale to jest film, to jest... To nie, jest, to no to to oczywiście, jest, to jest film, rykszyn, ale wygląda, by ale życie tam tak wygląda. I tak jak Kieszlowski kręcił Białego, no to ludzie również jak Zamachowski siedzieli na dworcu i nie mieli pomysłu na Mówiąc rozwiązanie. Jak pan ocenia sytuację w Korei Południowej? Czym jest ten kraj i jak, jakie ma znaczenie dla polityki e, Azji Wschodniej? Jedna wielka fasada utrzymywana przez to, czy jeżeli rządzą konserwatyści tak jak teraz, przez pieniądze amerykańskie. Wybaczane są im wszystkie błędy. Obecnie prezydentem Józ jest były prokurator generalny, człowiek, którego przez, on jest dopiero w połowie kadencji, którego na samym początku określano człowiekiem jedna gafa co najmniej. Które nie potrafił nawet założyć odpowiednich spodni na spotkanie z y, królem Karolem i również się z tego śmiano. A to był niewielki kaliber tego, co popełniał. Jedyna jego dobra strona to to, że lubi zwierzęta. To akurat tutaj sympatyzuje i pokazuje się chętnie z psami. W Korei to nie jest typowe, ale to wypadek przy pracy, że mu to akurat wyszło. Jeżeli rządzą konserwatyści, wszystko jest im wybaczane, bo to są pro ludzie. To jest ludzie. jednak rosnąca gospodarka też. Gospodarka dużym ciężarze oparta na no. korupcji. I To widać było w 16 roku podczas impeachmentu poprzedniej konserwatywnej pani prezydent Geun-hye, tej wyniesionej niemalże przez oczywiście zrezygnowała sama, ale wyniesionej prawie że przez falę protestów milionowych na ulicach. To jest połowa koreańskiej polityki. Jeżeli rządzą zaś liberałowie, tak jak poprzedni mundzein no i ci, którzy walczyli o demokrację, no to jest kompletnie odwrotnie. Jest pro-północno. Antyamerykańsko i prozjednoczeniowo. No właśnie, powiedzieliśmy o Korei Północnej. To jest plus minus cały czas. Korea Północna, dynastia Kimów, kraj wynędzniały, kraj oligarchiczny do granic, nepotyczny. Czy te kraje się kiedyś połączą? Czy jest jakaś, jakaś iskra szansy dla mieszkańców Korei Północnej? Czy też jej obecność na mapie jest tak ważna dla Chin, że? Ta sytuacja zostanie zamrożona na kolejne stulecie. Jej obecność jest ważna dla regionu, nie tylko dla Chin. Większość pieniędzy, które Korea Północna miała przez lata, pochodziła z Japonii. Japonia miała te pieniądze ze Stanów Zjednoczonych. Społeczność koreańska, która po II wojnie światowej przeszła na wyspy japońskie, przez dekady pozostawała bez paszportów, była taką szarą strefą, która w większości w gangach trzymała twardą ręką część kuzy nawet za twarz i miała bardzo duże wpływy. Japonia finansowała Koreę Północną niezwykle długo. Teraz następuje odrobinę nowe otwarcie na Chiny i Rosję, te, te wizyty, które widzieliśmy ostatnio. Ale to nie jest tak, że oto nagle to się stało i, i, i cała reszta regionu jest zaskoczona. Południe jest chaosem. Chciałoby się zjednoczyć kiedyś. Szybciej i łatwiej, ale musiałoby być rządzone przez opcję antyamerykańską. A tak naprawdę szansa na to jest jak rzucanie monety. Obecny prezydent wygrał najmniejszą różnicą głosów, największą przewagą głosów z dwa i pół roku temu. I tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że jego stronnictwo polityczne popełniając naprawdę masę błędów i afery na aferze. Przypominam, jest to gwarant uzbrojenia Polski. I tych kontraktów i tak nie będzie, ale to jest osobny temat. Nie będzie miał pomysłu na to, żeby wygrać kolejne wybory prezydenckie, czyli wszystko się odwróci i znowu będziemy oglądać. Czy istnienie kolejnych Korei Północnej jest w interesie Chin? Na pewno. No cóż, proszę Państwa. Bardzo ciekawa rozmowa, wielowątkowa. Myślę, że trzeba ją rozwijać przez kolejne odcinki. Myślę, że tego tematu chińsko, japońsko, koreańskiego będziemy wracać, bo tam przecież się dzieje polityka, która wpływa także na nas. Dziękuję. Rafał Tomański, publicysta, YouTuber. Dziękuję.